Teraz poznacie Państwo Tomka Adamka zupełnie innego. Kiedy Tomasz Adamek osiągnął swój wymarzony cel, jakim było zdobycie pasa zawodowego mistrza świata, szybko pozbył się osób, które pomogły mu w tym sukcesie. Tomku, znokautuj wszystkich. Przykre to jest wszystko, ale po prostu ja jestem bez wyjścia, bo ja w tej chwili zostałem wyrzucony, tak jak się wyrzuca, wie pan, śmiecie. I nie mogę się z tym pogodzić, bo tak naprawdę to wszystko się działo dzięki mnie, dzięki mojemu pomysłowi. Zrobiłem dla Tomka wiele, wiele rzeczy i po prostu dałem mu szansę. Jeszcze 2 miesiące miał na to, żeby powiedzieć krótkie przepraszam. No niestety nigdy tego nie usłyszałem i no i stąd taka reakcja, nie inna. Książka jest kontrowersyjna. Nie dość, że zawiera wiele nieznanych dotąd faktów z życia słynnego boksera, to przede wszystkim zawiera wiele zarzutów pod jego adresem. Tomek za każdym razem używał somatropiny, testosteronu, jak również środków umożliwiających mu dużą utratę wagi tuż przed podjęciem wyzwania. Czy tak też było przed walką o tytuł zawodowego mistrza świata z Paulem Brixem? Dokładnie, dokładnie. Zawsze byłem i jestem czysty. A dowód na to, czy ja coś kiedyś brałem w życiu, to jest właśnie kontrola antydopingowa, gdzie zawsze jestem badany po każdej walce. I tu to chyba się kończy. Jeżeli ktoś mi tam coś chce wesprzeć, to mówi bzdury. Po ostatniej walce byłem badany, brałem coś? Nie. Przed ostatnią walką i tak, no i wielokrotnie od amatorstwa byliśmy badani w roku 2-3 razy. W tamtym roku byłem badany 2 razy, bodajże 2 lub 3. Tymczasem rozmowa autora książki z Andrzejem Gmitriukiem, trenerem boksera, wskazuje na to, że podczas podróży Adamka do Skandynawii w 2004 roku działy się niejasne rzeczy. No bo cię zapytają przede wszystkim o tą Norwegię, bo przecież prokuratura będzie drążyła ten temat, no. No co tam, ale tej Norwegii, no to co tam? Jakoś się znajdzie jakieś wytłumaczenie tam kurwa. No co, no wiesz. Myślałem. W książce to jest proste wytłumaczenie, ja ci chyba przecież mówiłem jakie, nie? Tak. No. Że został wyciągnięty tam przeze mnie, tak? No tak, ale że to ty w ogóle zrobiłeś wielkie oczy, że ty byłeś w wielkim szoku i no w ogóle wiesz. W wielkim szoku, no bo wiesz, ja o tym nic nie wiedziałem na lotnisku. Zgoda wiedziałem, że on coś przywiedzie. No. Dlatego wiesz, no ty absolutnie, ja to tak przedstawiłem, że ty jakbyś wiedział, że on to dalej bierze i używa, to w ogóle nie współpracowałbyś z nim. No ja ci powiem o wielu rzeczach, to ci powiem uczciwie, szczerze, że ja w ogóle nie wiem nawet. To on wziął, kurwa, wiesz, no. Że on mnie w ogóle nie informował, nic. No. Tomasz Adamek zaprzecza wszystkim zarzutom. Ja też mogę powiedzieć, że pan dzisiaj wiózł w samolocie tonę narkotyków i pana nie zapali i jest to dowód? Jaki dowód? Mam 90 godzin nagrań bezpośrednich, pośrednich, w których głównie wszystkie nagrania są takie, w których brałem udział. Nagrania te sporządziłem na skutek tego, że już wiedzieliśmy właściwie, że Tomek Adamek próbuje pozbyć się mnie, pozbyć się przyjaciół, którzy mu pomogli. Chyba żaden z najbliższych współpracowników Tomasza Adamka nie spodziewał się, że w mgnieniu oka odstawi od siebie tych, którzy, jak twierdzi autor książki, pomogli mu w trudnych chwilach. W teamie był tylko Andrzej Gmitruk. I to jest wszystko. Żadnego teamu nie było. Tomasz Adamek zaprzecza także informacji, że Radosław Konder miał cokolwiek wspólnego z jego zespołem. Jak widać na zdjęciach, które są fragmentem najważniejszych walk kariery Adamka, bokser za każdym razem był w towarzystwie tego samego człowieka w koszulce z napisem Team Adamek. I tym człowiekiem jest właśnie Radosław Konder. Te zdjęcia wskazują wyraźnie na zażyłość pomiędzy mężczyznami. To właśnie Adamek zdecydował, że nie będzie kontynuował tej znajomości. Po prostu Tomek Adamek w ostatniej rozmowie, jaką z nim miałem, wysłał mnie do tak zwanego kopania rowów, twierdząc, że on na moim miejscu to poszedłby po prostu do kopania rowów, a ja jestem człowiekiem chorym i nie nadaję się w tej chwili do fizycznej pracy zupełnie.
Radosław Konder zapewnia jednak, że to on był współtwórcą sukcesów Adamka. Team Adamek to byłem tylko ja jako mój trener i menadżer Andrzej Dimitruk. I to był cały Team Adamek. Zygier Rozalski, który nam pomagał jako w Stanach Zjednoczonych. A na kontrakcie jako Team Adamek byłem tylko ja, Andrzej Dimitruk i oczywiście promotor Don King. Zygi Rozalski to osoba powszechnie znana w świecie zawodowego boksu. Postanowiliśmy zapytać go o związki Kondera z Adamkiem. Wie pan, prawda jest taka, że oni je znaleźli, żeby Konder nie znalazł Sławka Szczypka, nie znaleźli Zygiego Rozalskiego, to Dimitruk i Tomek by łowili łososie w Norwegii. Oni albo by byli w Niemczech, miałyby mu znaleźć. Gdybyśmy wyjeżdżali do Ameryki, ja nie wiedziałem, nie miałem pojęcia na przykład o takich brudnych rzeczach jak doping. Ja też mogę powiedzieć, że pan dzisiaj wiózł w samolocie tonę narkotyków i pana nie zapali. I jest to dowód? Jaki dowód? Jak pana złapie ktoś na dopingu, bo są przypadki, że łapią sportowców, to jest to dowód. Znaczy, ktoś mi coś chce powiedzieć, że ja coś wiozłem, czy ktoś tam wiózł, jaki to jest dowód? Na życzenie oczywiście samego Adamka odbierałem na przykład z pociągu relacji Bielsko-Biała Warszawa testosteron, somotropinę. To tylko niektóre z zarzutów pod adresem Tomasza Adamka, jakie zamieścił w swojej kontrowersyjnej publikacji Radosław Konder. Książka zdaniem autora rzuci nowe światło na karierę boksera. Tomek Adamek, historia prawdziwa, to książka, która opowiada o prawdziwym życiu Tomka Adamka, o tym, jakim on naprawdę jest, gdyż ludzie nie mają pojęcia. Znają go zupełnie od innej strony, znają jego oficjalny PR, którym notabene zajmowałem się ja. Jest mi tutaj teraz wstyd przed wszystkimi ludźmi, którzy przeczytają o Tomku Adamku, prawdziwym Tomku Adamku, gdyż to właśnie to, co ja robiłem na jego stronach internetowych, w wielokrotnych kontaktach z dziennikarzami polskimi i głównie amerykańskimi, pozwoliło na wykreowanie wizerunku skądinąd rozmodlonego człowieka, wspaniałego ojca, wspaniałego górala, a prawda leży zupełnie gdzie indziej. Tomek Adamek nie jest tym człowiekiem i Państwo będziecie dopiero w książce mogli zobaczyć, jakim naprawdę, jaką postacią jest Tomasz Adamek. Do napisania książki skłoniło mnie tylko i wyłącznie to, jak postąpił ze mną. A ode mnie to ta cała historia, ten amerykański sen, to wszystko się zaczęło. Po prostu nie mogłem się z tym pogodzić, że Tomek postąpił wobec mnie i wobec innych osób w sposób w taki, jaki postąpił i postanowiłem powiedzieć prawdę światu o nim. Ja ci powiem szczerze, nie wiem, czy w ogóle jest sens wrzucać tą mowę o książce. Bo taki człowiek, który ten, no, on czeka na reklamę, przecież z nim nie chce rozmawiać. Czy ja pytam po prostu, nie. Jakieś dotarły do mnie informacje, do tego ja chcę zweryfikować. Ale tak, ja myślę, żebyś nawet tego nie puszczał o książce coś, bo to jest reklama. Bo to jest reklama dla tego osobnika. Bo on twierdzi, że na tym zarobi. Ja mu mówię, że on straci na tym. Straci na tym, bo na szkalowaniu czyjejś osoby nie da się zarabiać i bynajmniej dzisiaj jestem sportowcem i na to nie pozwolę. Adwokaci się już, oni tylko czekają. Autor książki postanowił wyprzedzić Tomasza Adamka i sam zgłosił się do prokuratury apelacyjnej w Warszawie, by poinformować o zebranych przez siebie materiałach. Pan Radosław Konder chciałby złożyć zawiadomienie w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby i środowisko związane z panem Tomaszem Adamkiem.
W naszym studiu dziś aż trzech gości. Grzegorz Skrzypak, który jest autorem reportażu, dziennikarz Radia Kraków. Jan Ciosek, dziennikarz sportowy Super Expressu, który jest współautorem książki Tomasz Adamek, Historia prawdziwa, książki, która, jak rozumiem, dzisiaj trafiła do księgarni. I wreszcie Radosław Konder, główny autor książki, były, nie wiem, czy tak można powiedzieć, przyjaciel Tomasza Adamka. Zacznę od ciebie, Grzegorz. Powiedz mi, co sprawiło w ogóle, że nakręciłeś ten film, który widzieliśmy, ponieważ wiem, że tę książkę jako chyba jedyny w Polsce, prócz samych autorów, dostałeś wcześniej, przeczytałeś ją. Czy to jest po prostu robota zawodowa, czy to cię wciągnęło, czy sprawa cię wciągnęła? Znaczy, ponieważ od pewnego czasu, od kilku lat zajmuję się różnego rodzaju sportowymi aferami, chociaż no, nie ukrywam, wolałbym się zajmować tymi pozytywnymi stronami polskiego sportu. Tak też od pewnego czasu krążyły w środowisku pewne informacje dotyczące tego, że na temat pana Tomasza Adamka ma być właśnie jakaś książka. Udało mi się dotrzeć właśnie do autorów tej książki, udało mi się ją przeczytać. No nie ukrywam, że to, co przeczytałem w tej książce, no zszokowało mnie. Jest to, tak jak było to powiedziane w materiale, bardzo kontrowersyjna książka. No i po prostu zrealizowałem reportaż, a chciałem jeszcze tutaj zaznaczyć, będąc obiektywnym dziennikarzem oczywiście, oprócz tego, że rozmawiałem z panem Tomaszem Adamkiem, dziś rano dzwoniłem do niego i chciałem poprosić go o wywiad, chciałem poprosić go o udział w tym dzisiejszym spotkaniu, ponieważ... Mnie też go tu troszkę brakuje. No niestety pan Tomasz Adamek na razie dziś, na dzień dzisiejszy nie zgodził się na tą rozmowę. No trudno. I to z tego, co słyszałem, odmówił nie tylko występu osobistego, ale także poprzez jakiegokolwiek swego przedstawiciela. Tak, tak. Wspominał w zeszłym tygodniu, że spotka się ze mną, bądź też porozmawia na żywo w programie jego rzecznik. No dzisiaj już nie chciał się z nim skontaktować. Proszę panów, ja nie będę ukrywał, sport, boksu po prostu nie lubię. Tak, już mam. Nie znam się na nim. Już wiem, bo przed chwilą sobie porozmawialiśmy, że w tej swojej zapowiedzi przed kwadransem popełniłem jeden dość poważny błąd. Dodałem Tomaszowi Adamkowi jedną zwycięską walkę. A myślę, że to nie zmienia akurat jego sportowej chwały. 31 zwycięstw na ringu zawodowym, a nie 32. I tak jak powiedziałem, jedna tylko porażka. Proszę panów, zarzucacie tutaj obaj właściwie w książce Adamkowi coś bardzo poważnego, co może oczywiście, jak mniemam, zachwiać jego karierą. Aczkolwiek szczerze mówiąc nie jestem pewien. Który z panów chciałby mi, no i jak sądzę części widzów, którzy też mogą nie do końca się znać, wyjaśnić najpierw, jak w ogóle jest z przepisami antydopingowymi w boksie zawodowym? Czy w ogóle jest tam lista substancji zakazanych? To może ja powiem. Więc w boksie zawodowym oczywiście nie ma kontroli antydopingowej, tak jak to twierdzi Tomasz Adamek. Wszystkie badania dotyczą tylko i wyłącznie występowania narkotyków w organizmie. Natomiast samym dopingiem zajmuje się Światowa Organizacja WADA, która może w każdej chwili na przykład przyjechać do domu i pobrać zawodnikowi krew. I Tomek Adamek nigdy nie był badany w ten sposób. A proszę mi powiedzieć, czy w ogóle ta organizacja to robi? Znaczy, krótko mówiąc, czy boks zawodowy ją interesuje, czy też ona uważa, to właściwie nie jest nasza dziedzina, to taki pół sport, a pół show biznes, my się w to nie będziemy mieszać. Tak, dokładnie się tak dzieje. Na przykład, tu można przytoczyć przykład meksykańskiego mistrza świata Romero. To był też mistrz świata WBC, któremu w lutym odebrano za to właśnie pas, wykryto w organizmie testosteron. Czyli krótko mówiąc, twierdzi pan, jak rozumiem, że praktycznie kontrola antydopingowa jako taka w boksie zawodowym nie istnieje. Nie istnieje, tak. Natomiast dwie substancje, o których tu jest mowa, testosteron i somatropina, są to substancje numer 1 i 2 ze światowych list WADA. Pan powiada, że dostarczał Adamkowi środki dopingujące, środki hormonalne. Czy ma pan na to jakieś dowody? Tak, mam na to zaświadczenia lekarskie. Sygnowane na osoby mi znane, między innymi Łez Chilicki, u którego Adamek mieszkał przez 8 miesięcy, rzekomo mający być chory na tak zwaną karłowatość. Czy pan jako współautor książki, ale dziennikarz, starał się, przepraszam za to pytanie, ale muszę je zadać, sprawdzić wiarygodność pana Radosława, no bo sprawa jest jednak poważna, a w gruncie rzeczy głównie oparta, no niemal wyłącznie na tym, co mówi nam pan Radosław. Naturalnie. Ja zajmowałem się Tomaszem Adamkiem, że tak powiem, zawodowo od przynajmniej 4 lat, śledziłem jego karierę i wbrew temu, co Tomasz Adamek twierdzi w reportażu, że jedynie on i Andrzej Gmitruk byli w teamie, to nie jest prawda. W teamie było znacznie więcej osób, między innymi pan Radek był w teamie i on pełnił funkcję
niejako rzecznika prasowego Adamka, specjalisty od PR-u. Pan Adek zajmował się stroną internetową, wszelkie informacje, tak naprawdę, żeby Adamek mógł się skupić na treningach, na przygotowaniach do walk, wszelkie informacje dla dziennikarzy pochodziły od pana Adka. A czy strona organizacyjna także? Również w dużej mierze, głównie przed walkami, już wszystko na miejscu, w szatniach. Sam widziałem to, jak byłem na walce Adamka z Ulrichem w Düsseldorfie. Wszystko załatwia pan Adek, łącznie z tym, że jeździł w dniu walki do jakiegoś tureckiego przedsiębiorcy, który zajmował się pasowaniem szlafełka, w którym Adamek wychodził do ringu. A jaka była pana rola we wcześniejszych etapach kariery Tomasza Adamka? Mówił pan, że to właściwie dzięki panu, tak mówił pan w reportażu, dzięki mnie Tomasz Adamek zaistniał. Dokładnie. Ja Tomka Adamka poznałem, chciałem poznać właśnie pod kątem wyjazdu już do Ameryki. Namawiałem na to Andrzeja Dmitruka przez pół roku. Nawet był pomysł zbierania na to funduszy, gdyż Tomek był wtedy związany z promotorem Stefanem Tangstą norweskim, który, że tak powiem, mało dla niego robił. No ale dar od losu, rozwiązanie kontraktu, firma splajtowała i Tomek mógł po prostu wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Tu należy podkreślić wielką rolę, ogromną rolę Zygiego Rozalskiego, wspaniałego człowieka, dzięki któremu to wszystko się dzieje. On zrobił dla Adamka bardzo dużo, w tej chwili też już należy do osób kopanych przez Adamka. Szanowni, jeszcze jedno pytanie, może do pana tym razem. Tak naprawdę stosunkowo niewiele słyszymy o dopingu w boksie akurat, nie tylko zawodowym, bo istniała taka opinia, powiadam, nie umiem ocenić, na ile sensowna, że w boksie doping niewiele pomaga. Może więc jest tak, że... To nie jest prawdziwa opinia. Dobrze, przerywam już swoje pytanie, słucham. To nie jest prawdziwa opinia, że niewiele pomaga. No, jeżeli są substancje, które pomagają zbudować masę mięśniową, poza tym poprawiają wydolność organizmu ogólnie, pomagają boksowi być bardziej odpornym na ciosy. To jest przecież kluczowa. Na ból także? Proszę? Na ból także? No, naturalnie tak. Na przykład pozwalają dłużej walczyć ze złamanym nosem? Na przykład. To pan powiedział. Teraz jest pytanie, no ja zgadywałem, jest pytanie, które ja muszę zadać, chociaż ono zabrzmi niewątpliwie agresywnie, ale myślę, że wielu fanów Tomasza Adamka, przecież jest ich w Polsce mnóstwo, na moim miejscu na pewno by to pytanie zadało, mianowicie no, pan długo był przy nim, potem on pana, jak pan sam mówi, odstawił na bok. Krótko mówiąc, czy to nie jest po prostu pana zemsta na człowieka, który zrezygnował z pana, ze współpracy z panem, no, może miał jakieś swoje istotne powody? Proszę pana, Tomek Adamek od pewnego czasu zarzucał mi swoją, że mam coś za uszami, że tak powiem. Ja rzeczywiście miałem kilka zakrętów życiowych w swoim życiu, zresztą szeroko to opisałem w naszej książce. I jego kuzyn, pan Adamek, Mariusz Adamek, funkcjonariusz czynnej służby policyjnej, po prostu uczynił sobie folwark z komisariatu policji, w którym pracuje, i informował go nie tylko o mnie, informował go również o wielu innych osobach. I Adamek po prostu wykorzystywał to w pewien sposób. Natomiast ja to chciałbym podkreślić, nigdy w życiu nie siedziałem w więzieniu i słowa kryminalista to raczej nie dotyczą mnie. Ja myślę, że tu warto podkreślić, że w książce są ujawnione przestępstwa, jak również w prokuraturze apelacyjnej, dużo poważniejsze niż doping, bo doping jako taki jest w Polsce nieścigany. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studio. Proszę państwa, temat jest jak widać trudny. Ja mogę sobie pójść na łatwiznę i powiedzieć, boks zawodowy niespecjalnie mnie interesuje. Wielu fanów Tomasza Adamka zapewne będzie czekać, co się z tym stanie. Zanosi się na sprawy sądowe i jedno doniesienie do prokuratury złożone przez autorów książki. Tomasz Adamek zapowiada skargę na autorów książki. Rozumiem, że książka jest do nabycia, więc można się zapoznać ze szczegółami. Dalszy ciąg zapewne nastąpi. Następne 30 minut w sobotę za tydzień 23:30 TVP3. Zapraszam.